Kłaniam się serdecznie, jakże uprzejmie. Żeby nie było, jak widzicie, odbiornik GPS w kamerze jest włączony. Ta kamera to GoPro Hero 8 Black. Zastanawiam się, czy też tak czasem macie, że jak chcecie nałożyć dane telemetryczne z GPS, czyli na przykład wysokość, prędkość, ślad trasy, o, tak jak tutaj, to się w żaden sposób nie udaje. GPS w ustawieniach kamery jest włączony. Kamerę uruchomiłem z funkcji szybkiego uruchamiania. I zobaczymy, czy dane z GPS się nagrają. Za chwilę wyłączę kamerę. Włączę ją normalnie z boku przyciskiem zasilania. Wyłączę. Za chwilę włączę kamerę normalnie z boku przyciskiem zasilania i dopiero uruchomię zapis. Zobaczymy, co wtedy będzie działo się z danymi GPS. Jak widzicie, próbuję wielokrotnie dodać nakładki z danymi GPS w aplikacji Quick na ten fragment filmu. Sukcesu brak. Nagrywanie włączyłem po tym, jak kamera została uruchomiona przyciskiem włączenia, tym z boku. Nagrywanie uruchomiłem następnie normalnie spustem migawki. Zatrzymam, wyłączę kamerę i jeszcze raz rozpocznę nagrywanie spustem migawki, używając funkcji szybkiego uruchamiania. W tej sytuacji przy pomocy aplikacji Quick udaje się uzyskać dostęp do telemetrii. Możemy nałożyć nakładki z danymi GPS. Podsumowując, chcemy mieć dane GPS dostępne? Kamerę musimy uruchomić włącznikiem zasilania z boku obudowy, dopiero włączyć nagrywanie spustem migawki. Jeśli włączymy nagrywanie tylko spustem migawki, korzystając z funkcji szybkiego uruchamiania Quick Capture, wtedy dane GPS nie zapiszą się. Nie rozumiem tej logiki i czym kierował się producent. Może macie odpowiedź? Komentujcie śmiało. Miło będzie, jeśli naciśniecie przycisk subskrypcji. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.